Edukacja to jest gorący temat, a teraz tym bardziej przy tym, co się aktualnie dzieje. Myślę, że wiele osób straciło zaufanie do szkoły, do podręczników i edukacja domowa pojawia się jako być może jakaś alternatywa w tej sytuacji. O tym, czy to jest dobra alternatywa i czy ona jest dla wszystkich, będziemy wspólnie się zastanawiać. Jest ze mną Natalia Białobrzeska, mama czwórki dzieci w edukacji domowej. Roma Gąsierowska, aktorka, mama dziecka, które również uczysz w domu. I Monika Perkowska, psycholożka i psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jak ja sobie tak hipotetycznie wyobrażę, że miałabym teraz moje dziecko uczyć w domu, to powiem wam, że pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to że ja się czuję kompletnie jakby niekompetentna. Wiecie, ja bym chciała, żeby moje dziecko miało super fizyczkę, charyzmatycznego chemika, WF-istę, który tam zainspiruje dzieciaka do ruchu. I jak ja mam to sama udźwignąć? Jak wy sobie z tym radzicie? No to jest, myślę, w ogóle obawa większości rodziców. I nie wiem jak ty, Roma, ale ja też miałam... W ogóle jak ta myśl się pojawia, że może jakaś alternatywa spoza tego schematu szkolnego, tej stacjonarnej edukacji, to większość z nas będzie się czuła niekompetentna. I to jest w moim odczuciu, i tak jak rozmawiam z wieloma rodzicami, jest to jakieś pokłosie właśnie o ironio edukacji właśnie szkolnej, takiej typowej, pruskiej, która odbiera poczucie kompetencji. Bo przecież każdy z nas tę szkołę przeszedł. Przeszedł ją jako 9-letnie, 12-letnie, 16-letnie dziecko i w tamtym czasie z bardzo różnymi możliwościami, zasobami czy wsparciem albo brakiem wsparcia środowiska sobie poradziliśmy jakoś. Ale jako uczniowie i uczennice. A teraz jesteśmy jak dużo dalej, nie? Jesteśmy już dojrzałymi ludźmi. No nie, ale dużo ja nie mam teraz wiedzy takiej z historii, wiesz, z matematyki, którą mogłabym, tak mi się wydaje, przekazywać dzieciom i inspirować je do tych poszukiwań? My, decydując się tak naprawdę, myślę, że jako rodzice na edukację domową, nie bierzemy na siebie takiego obowiązku realizowania tej podstawy programowej w taki sam sposób, jak to by było realizowane w szkole, tylko właśnie każdy z jakiegoś wewnętrznego przekonania, że jakby to te indywidualne potrzeby mojego dziecka zaspokojone właśnie w taki bliskościowy, jak ja to nazywam, sposób, bo to właśnie matka, czy rodzice, czy ojciec, matka, mamy intuicję, na której polegamy. I to jest to coś, o czym tak poczułam, że mówisz, tak, prawda? Że my mamy naturalną sprawczość. I tak, że to daje sprawczość. A przede wszystkim dzieci, które mają łatwość nawiązywania relacji, które mają poczucie bezpieczeństwa, które mają pewność siebie, które mają bardzo precyzyjnie nazwane swoje emocje i potrafią sobie z nimi radzić, potrafią stawiać granice, to są dzieci, które niezależnie od tego, czy ich pasją jest matematyka, czy fizyka, czy biologia, czy polski, one będą potrafiły odnaleźć się w okolicznościach, w których dostają nowe wyzwanie. No tak, ale tego rodzice uczą niezależnie chyba, czy dziecko jest w systemowej szkole, czy nie. Jakby to są kompetencje, które właśnie świadomi rodzice przekazują swoim dzieciom, a my teraz rozmawiamy o innych kompetencjach, o tym, że dziecko ma się rozkochać w różnej wiedzy, w matematyce, w chemii, w geografii, tak? I teraz, bo rola rodzica to jakby to jedno i to bardzo ważna rola, natomiast wy równocześnie jakby macie tę rolę rodziców i nauczycielek różnych przedmiotów. Tak, to jest mit. To jest mit, że szkoła nie uczy uczyć się. Szkoła naucza. Edukacja, nawet z łaciny, jakoś tak spojrzeć sobie na tą definicję, to jest wydobywać. To jest wydobywać z. I teraz to, co myślę jest spójne dla edukatorów pozaszkolnych, to, że oni szukają, jak mogą wydobyć z dziecka tę ciekawość, podtrzymać ją, jak mogą podtrzymać wewnętrzną motywację do zdobywania edukacji, podpowiadają, gdzie możesz szukać. W dobie aktualnie dostępności wszystkich technologii i tak dalej, ta naprawdę wiedza jest na wyciągnięcie, czasem czyli kliknięcie. Czyli dziecko musi sobie po nią sięgnąć, a wy znaczy, go są gotowe platformy, które wspierają rodziców w tym. Naprawdę dziecko bardziej zaopiekowane, zrelaksowane i takie otwarte uczy na świat lepiej. Uczy się chętniej. Tak.